Zabrakło na pewno punktów. Dzisiaj był nierówny skład, jeśli chodzi o zawodników. Dobrze zaczął Daniel Jenielewski, źle zaczął Adrian Gała, natomiast w drugiej części zawodów odwrotnie wszystko się zmieniło i tu zabrakło tych punktów seniorów. No niestety bardzo dobrze pojechał Wiktor Przyjemski, dlatego pojechał w 14 wyścigu, dobrze się zaczęło, no ale tu jednak brak objeżdżenia sprawiło, że nie podołał ciężarowi tego wyścigu i dlatego ta porażka i brakuje nam tego punktu bonusowego. Chciałbym również podziękować kibicom, którzy przybyli i za wspaniały doping. No szkoda, taki jest ten sport, a nie inny. Cały zespół sobie daje sprawę, że to są bardzo ważne mecze, jeśli mamy wejść do playoffów. Mam nadzieję, że ten czas, który będzie jest potrzebny do meczu, przepracujemy obficie i będziemy już jechać prawdopodobnie z Davidem Belego, także myślę, że tu już będzie pewne wzmocnienie duże, no i będziemy walczyć o pełną pulę. No na pewno nie był to łatwy mecz, gdzieś przede wszystkim zabrakło nam tych startów, gdzieś cały czas przegrywaliśmy te starty, nie mogliśmy się jakoś dopasować całym zespołem. Wydaje mi się, że najbardziej tych startów brakowało, gdzieś na trasie walczyliśmy, no ale nie wystarczyło. Z twojego punktu widzenia 6 plus 2, całkiem dobry wynik, tym bardziej, że na wyjeździe. No dokładnie, no na pewno się cieszę gdzieś, ten 14 wiek, mogłem jeszcze uczknąć, ale wydaje mi się, że dobrze to wyglądało i się cieszę. Teraz wracamy na sportową, dwa mecze w Bydgoszczy, Gdańsk, Gniezno, to będą niezwykle ważne mecze dla Bramczyk Polonii Bydgoszcz. No na pewno ważne, gdzieś musimy wszystkie z bonusami tak naprawdę wygrać, żeby dostać się do tych playoffów, no będziemy walczyć do końca i mam nadzieję, że się dostaniemy.